Witajcie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Chciałbym Wam pokazać słówka zapożyczone z języka francuskiego, które występują w języku angielskim i mają dosyć zaskakującą wymowę. W komentarzach możecie napisać, czy znaliście te słówka i wiedzieliście, jak się je wymawia. Gotowi? Go! A oto te słowa. Café, bouquet, buffet, opera, genre, cliché. Pierwsze słówko café, kawiarnia. Wiele osób źle to wymawia, mówiąc coffee, myląc z kawą. Bouquet, bukiet, na przykład bukiet kwiatów. Buffet, bufet, na przykład bufet hotelowy. Opera, opiekunka do dzieci, ale nie mylić tego słowa ze słówkiem babysitter. To jest taka opiekunka, która wyjeżdżając za granicę może mieszkać za darmo u rodziny, która ją gości, ale w zamian za to musi się opiekować ich dzieckiem. Szczególnie jest to popularne w krajach azjatyckich. Widziałem wiele takich ogłoszeń mieszkając w Chinach. Genre, gatunek, ale chodzi o taki gatunek literacki albo filmowy. Można na przykład spytać, what's your favorite movie genre? I odpowiadamy na to, my favorite movie genre is horror. I ostatnie słówko, cliché, jest to banał. Na przykład jak już mówimy o horrorach, to zawsze w horrorach jest piwnica, jest jakiś morderca, który się tam chowa z narzędziami. Zawsze kiedy chcemy zadzwonić do rodziny o pomoc albo na policję, to nie ma zasięgu. O taki banał chodzi. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeśli tak, to dajcie mi suba albo lajka. W komentarzach możecie napisać, czy znaliście te słówka i wiedzieliście, jak się je wymawia. Do usłyszenia.